I gdyby państwo nie rozpoznali, to był Bakur Burduli, oczywiście Gruzja do przodu. Utwór, który mówi o postępie Gruzji, o tym, jakie wspaniała, znacząca jej siła, jedność, która w przyszłości pozwoli jej zwyciężyć. Oczywiście to mówię, ja nie rozumiem gruzińskiego i nie byłbym w stanie panu powiedzieć, o czym jest ta melodyczna piosenka, ale powiedziała nam Tamari Kuparaszwili, która jest tutaj z nami w studio i od niedawna jest także w zespole Warsaw Enterprise Institute. I z Warsaw Enterprise Institute również w studiu jest Piotr Palutkiewicz. Dzień dobry państwu. I ja, Tomasz Wróblewski. Tutaj w studio wisi kilka flag. Wisi flaga Białorusi, Ukrainy, oczywiście Polski. Bardzo byśmy chcieli, żeby zawisła również flaga Gruzji, która przechodziła ostatnio, jak wiemy, trudny okres. Występy na ulicach, walki, spięcia z policją. No i ostatecznie chyba przegrana. Tamari, jak to wygląda? Przegraliśmy demokrację w Gruzji? Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Pozwolę sobie kolegom w języku polskim wytłumaczyć, co się dzieje w Gruzji. Postaram się być obiektywna. Trudno powiedzieć, czy ta walka jest przegrana, czy nie. Nie staraj się być obiektywna, staraj się mówić prawdę. Prawdę, oczywiście. Tak. Ta walka dalej trwa. To jest proces, który dalej trwa. Przed nami są wybory, mimo to, że prawo zostało przyjęte, wszystko jeszcze trwa. Przypomnijmy, że to jest prawo, które mówi o tym, że jakiekolwiek instytucje, media, NGOsy muszą raportować do rządu, jeżeli przyjmują powyżej 20% pieniędzy od zachodnich sponsorów. Tak. Pieniędzy w Gruzji, zwłaszcza z takim rządem, nie ma dla takich organizacji, także praktycznie to znaczy dla nich śmierć. To znaczy dla nich śmierć, zdecydowanie, dlatego część tych organizacji mediowych czy pozarządowych już ogłosiło, że planują wyjść z kraju, co będzie bardzo, bardzo wielką stratą dla Gruzji. Czyli ale jednak flaga gruzińska tu może zawiśnie. Może zawiśnieć, ponieważ społeczeństwo się nie poddaje, społeczeństwo obywatelskie się nie poddaje. Co więcej, Stany Zjednoczone kilka dni temu ogłosiły, że nałożyły sankcje na tych ludzi, którzy popierali to prawo, czyli na członków rządu. My na ten moment nie wiemy konkretnie, kim oni są, o kim jest mowa, ale wiemy, że są sankcje wizowe, a co więcej, będzie jeszcze więcej sankcji. Chciałbym jeszcze wrócić do tych sankcji później, natomiast jakbyś nam powiedziała, obserwowaliśmy w telewizji te 3 miesiące takich bardzo ostrych sprzeciwów, protestów, walk z policją i nic. Jakby parlament, który jednak głosował, nie ugiął się i zdecydował przyjąć ustawę, która w całym swoim profilu i wyglądzie brzmi, wygląda jak prawa, które znamy z putinowskiej Rosji. Jak coś stało? Dlaczego te protesty nie odniosły skutku? Moim zdaniem dlatego, że kiedy rząd przewróci w tą ustawę, co dzisiaj już jest przyjętym prawem, on już wiedział, że nie było opcji, żeby oni to przegrali. Trochę odniosę do kontekstu całego. Rok temu w marcu rząd ogłosił o chęci przyjęcia podobnej ustawy, tylko w tamtej ustawie były nazywane te organizacje jako agentami zagranicznymi. Co się nie udało. Dokładnie. Tak, dokładnie, identycznie. Dlatego ten kontekst, że po roku wtedy wycofali z tego prawa, ale po roku oni znowu dodali to prawo, chcieli przyjąć, ogłosili o tym. Co więcej, to w tym samym czasie, kiedy miliarder Bidzina Iwaniszwili, który założył partię Gruzińskie Marzenie, wróci za trzecim razem do polityki. Dlatego moim zdaniem nie było mowy o przegraniu, tak oficjalnie, żebyśmy tak nazwali, żeby rząd na kolejnym razem nie przyjął tego prawa, ponieważ tam było dużo innych okoliczności i wszystko się zgadzało. Ale oni bez tego by po prostu nie wyszli z takiej inicjatywy. Ale widzimy na ulicach masowe protesty, ale mimo wszystko rząd ma większość poparcia w społeczeństwie, tak? To jest bardzo ciężko stwierdzić, ponieważ na przykład Międzynarodowy Instytut Republikański robi co roku różne badania i ja teraz nie mam konkretnych danych odnośnie dzisiejszej sytuacji, kto kogo popiera, ale w tych danych czytamy coś takiego, że z 2023 roku ostatnie badanie zostało zrobione. Społeczeństwo Gruzji za największym wrogiem dla kraju uważa Rosję.
to jest 67% Gruzinów. A do tego 80% Gruzinów by chciało dołączyć do Unii Europejskiej. Moim zdaniem właśnie te dane pozwalają nam powiedzieć o tym, że Gruzini jednak chcą iść w stronę Zachodu. Ale Iwanaszwili także uprawia slalom polityczny, geopolityczny, ponieważ co i rusz mówi, że Gruzja... On chce, żeby Gruzja weszła do Unii Europejskiej i chce dalej prowadzić rozmowy akcesyjne i chce, żeby była bliżej. Ja jednocześnie dostaję sygnały z Ameryki, a także i z Unii Europejskiej, no jednakże ta ustawa w zasadzie uniemożliwia jakąkolwiek dalszy dialog. W co on gra? Na czym polega to jego uzależnienie od Putina? To jest pytanie, na którym każdy by chciał mieć odpowiedź, a odpowiedź nie jest oczywista. Mi też. Postaram się... wyjaśnić tak naprawdę tak, jak jest, bo my widzimy, słyszymy jedno, widzimy drugie i potem czytamy trzecie. Mhm. Czyli chcemy dołączyć do Unii, ale i potem przyjmujemy takie prawo. Ja tutaj nawet nie wchodząc w dyskusję na temat temat tych szczegółów, z czego się składa to prawo, tylko trochę z dalekiej perspektywy. Jakbyśmy ocenili całą sytuację, czy jakiekolwiek prawo jest warte wtedy, kiedy jeszcze nie jesteś członkiem Unii Europejskiej, jesteś tylko i wyłącznie partnerem strategicznym, starasz się przez około 30 lat dołączyć, a jednocześnie i Unia, i Stany Zjednoczone mówią, że jak przyjmiesz to jakiekolwiek prawo, to my ciebie nie przyjmiemy. Ja rozumiem, mówi o suwerenitet państwa, o suwerenności, o niezależności wtedy, kiedy kraj jest rozwinięty, jest członkiem Unii, jest partnerem strategicznym Stanów Zjednoczonych, ma dofinansowanie, ma więcej do powiedzenia, jak najbardziej. Ale tutaj z jakiej perspektywy rozmawiamy? Tu my rozmawiamy z perspektywy Gruzji, a 20% terytorium Gruzji jest okupowane przez Rosję. Dlatego Gruzja moim zdaniem bardziej powinna dążyć do bliskich i dobrych relacji z partnerami Zachodu. Ja tylko powiem dwa zdania na temat tego, że w tej chwili w pomieszczenia Parlamentu Europejskiego w Brukseli, ale także w Strasburgu, że w tej chwili zostają one już odnowione, zmienione i po wakacjach, jak wszyscy wrócimy, będzie miejsce dla obserwatorów z państw, które ubiegają się o członkostwo w Unii, tych obserwatorów, między innymi Ukraina, która już dosyć cztery progi jakby tej drodze do Unii Europejskiej przeszła, z Turcja, Mołdawia, kilka tych państw, które będą na zasadzie obserwatorów. Gruzji tam niestety jeszcze cały czas nie ma. Te rozmowy akcesyjne są dość daleko. Czy opozycja, jeżeli jest w stanie zebrać dostateczną ilość głosów gdzieś w przyszłości, żeby wygrać wybory, czy ona jest na tyle zjednoczona, żeby stanowić realną przeciwwagę do Rosji? Jeśli opozycja wygra, o tym rozmawiamy. Czy może wygrać? Tak? Może czy jest wygrać, na tyle zjednoczona? Tak. Opozycja niestety nie jest zjednoczona. Co więcej, cały spektrum opozycji gruzińskiej się składa z bardzo małych partii politycznych. Tam są jeszcze większe problemy, ponieważ większość tych partii kiedyś były częściami partii Saakaszwiliego. W tym by nic złego nie było, gdyby to, że to wpływa na wybór obywateli gruzińskich. Oni mówią, ale ja tak naprawdę nie mam wyboru, ponieważ te partie mniejsze, większość należą i tak do tej głównej partii, co nie jest zresztą całkowitą prawdą, ale tak czy inaczej opozycja potrzebowała kogoś do tego, żeby jakoś zrobić wspólnotę przed wyborami i właśnie z taką inicjatywą mniej więcej tydzień temu wyszła pani prezydent Gruzji, która powiedziała, że dobrze, my teraz jesteśmy w takiej krytycznej sytuacji, kiedy musimy się starać trzymać razem, zapomnieć o innych aspektach. To samo powiedział do ludzi, obywateli Gruzji, że teraz musimy zapomnieć, kto do kogo należało kiedyś, teraz mamy wybór Zachód czy Rosja. No, my też byśmy chcieli jakoś Gruzji pomóc, jeżeli widzimy taką konsekwentne protesty i występowanie przeciwko tym rosyjskim prawom i przepisom. Chcielibyśmy także, jak swego czasu opozycji białoruskiej, na pewno ukraińskiej, także oddawać nasz dług wobec Zachodu,
kiedy nam pomagano i także pomagać państwom, które cały czas starają się o swobody osobiste, wolności, demokrację. Mówiłaś o tym, że Stany Zjednoczone przyjmują taką projekt ustawy o sankcjach, która między innymi objęłaby sankcjami prawdopodobnie także tych parlamentarzystów, którzy głosowali za tym projektem rosyjskim. Dokładnie. Tam jest 84, o ile tak mówię. 84 osób zagłosowało, tak. To już nie takie sankcje poddawaliśmy na wschód, także można i to. Problem jest taki, że Unia Europejska sama ma projekt wprowadzenia przepisów, które będą wymagały od NGO-sów, organizacji tak jak nasza, Warsaw Enterprise Institute, informowania, jeżeli otrzymują pieniądze na wsparcie swojej działalności spoza Unii Europejskiej. Oczywiście tłumacząc to, że to jest walka z faszyzmem, z niedemokracją i tam jeszcze jakimiś innymi przymiotnikami. Natomiast prawo w swojej naturze się nie różni. Część państw ostro występuje przeciwko temu, między innymi Niemcy sprzeciwiają się wprowadzeniu takich przepisów, ale jest tam i Polska, Czechy, wiele państw Europy Środkowej. Ale to może być też powód, dlaczego na razie w Unii Europejskiej nie ma dyskusji o tym, żeby sankcjami objąć tych parlamentarzystów, którzy głosowali. Nie wiem, czy to jest tylko ten powód, czy po prostu taka gnuśność typowa Unii Europejskiej. To nie jest wystąpienie przedwyborcze, broń Boże, bo ciszę, tylko mówię o tym, co jest. Ale pomyśleliśmy tutaj z Piotrem, że my też spróbujemy zrobić jakiś wkład i już po wyborach, jak wybrani zostaną europarlamentarzyści, w poniedziałek na naszej stronie zawiśnie petycja, gdzie będziemy oczywiście gratulować, proponujemy, żeby każdy pogratulował sobie parlamentarzyście, na którego głosował, a potem poprosił ich, żeby twardo wystąpili za sankcjami, nałożenie sankcji na tych, którzy wystąpili przeciwko demokracji i wolnościom organizacji społecznych. My taką formatkę z całym opisem tej sytuacji dla europarlamentarzystów, którym czasem trzeba pewne rzeczy dwa razy tłumaczyć, wyślemy z podziękowaniami i będziemy, myślę, że to jest pierwszy krok, który możemy, żeby naciskać na własnych europarlamentarzystów, żeby coś zmienili. Tamali może ciężko jest w tej sprawie się odnosić, bo nie jest ani obywatelką Unii Europejskiej jeszcze, ani nie, a jest jeszcze obywatelką Gruzji, ale powiem tylko, że to może być taki gest z naszej strony. Co myślisz, Piotrze, żeby tak zadać? Myślę, jak najbardziej zachęcamy państwa w poniedziałek, gdy ta petycja zawiśnie na stronie Warsaw Enterprise Institute, do masowego wysyłania do swoich europosłów z apelem o obronę społeczeństwa. Zrobiliście coś dla nich, oddaliście głos i obywatelskiego. Wysłuchaliście ich tez, byliście cierpliwi i zagłosowaliście na swoich europosłów. Niech jakoś się teraz odwdzięczą. A Tamary, jakie mogą być dalsze konsekwencje tego, że organizacje pozarządowe w Gruzji, one nie zostaną zakazane, one będą funkcjonowały. Część oczywiście zapowiada, że wyrejestruje się oficjalnie z rejestrów publicznych państwowych. Natomiast jakie mogą być dalsze konsekwencje, kiedy ten głos obywatelski nie będzie już tak słyszalny, nie będzie wybrzmiewał? Czy to jest koniec gruzińskiej demokracji? Co może stać się dalej, jeśli tych organizacji obywatele nie będą mogli usłyszeć? Jednoznacznie nie można stwierdzić, że to będzie koniec demokracji, ale zdecydowanie to będzie krokiem do tyłu i to będzie wielkim krokiem, ponieważ Gruzja nie ma długiej pamięci instytucjonalności. W Gruzji dopiero po latach 90. zaczynały budować te instytucje polityczne i między innymi narzędzi demokracji. Dlatego Gruzja codziennie powinna pracować, dbać o to, dbać o społeczeństwo, dbać o właśnie społeczeństwo obywatelskie, dbać o te organizacje, które dostają dofinansowanie z Zachodu i potem próbują się starać różne narzędzie, czy to będzie odnośnie korupcji, czy chodzi o korupcję, walkę z korupcją, czy tutaj chodzi o przejrzystość, czyli transparency, czy chodzi o różne takie narzędzie demokracji, dlatego że Gruzja dalej się rozwija. Gruzja nie jest krajem, gdzie mamy demokrację. Teraz rozmawiam ci, ogólnie będzie ci nie będzie. Gruzja cały czas jest w trakcie rozwoju. Dlatego to będzie ogromnym krokiem do tyłu, co może doprowadzić Gruzję do takiego systemu na przykład autorytarnego.
Znaczy, demokracja, jak wiemy, nigdzie nie jest zamkniętym procesem, tak? To zawsze oczywiście trwa i to, każdy postęp to jest jak trochę jak walc, dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. Zawsze znajdziemy w Polsce i w Europie, Unii Europejskiej wiele osób, które będą kwestionowały tą demokrację i formuły, jakie ona przyjmuje. Dla nas taką istotną rzeczą, poza wszystkim, jeżeli chodzi o Gruzję, bo w wszystkich państwach można powiedzieć, że powinny być demokratyczne i trzeba je wspierać, to jednak jest kolebka chrześcijaństwa. To jest jedno z tych państw, gdzie wszystko się zaczęło. Nie tylko wino, które również się tam zostało zapoczątkowane, ale chrześcijaństwo i taki zachodni koncept spójności państwa. Także to jest dla nas szczególnie ważne, żeby Gruzja nie tylko geograficznie, ale także i duchowo była częścią Europy. Myślę, że jest, jak najbardziej jest. Gruzini się czują, zdecydowanie. Sam region też Kaukazu nie jest do końca stabilny. Wspominałeś o tym, że 20% terytorium Gruzji w zasadzie kontroluje Rosja. Mamy jednocześnie w sąsiedztwie konflikt azersko-armeński. Jak sytuacja w Gruzji, ta ustawa może wpłynąć na stabilność tego regionu? Ponieważ obok mamy Rosję, oczywiście, że to może spowodować aktywizowanie Rosji. Czyli Rosja ma bardzo duży taki soft power i tak w Gruzji, nie tylko soft. I ten soft power rośnie masowo. Rośnie Rosjanie i coraz przeprowadzają bardziej się po 2021 roku do Gruzji, która otworzyła de facto granicę dla obywateli rosyjskich. Dokładnie. A kraj można zająć jako czołgami, także bez. Jak masz wpływ, to wpływ oznacza, że jesteś tam. To jak jak do tego doszło, że kraj, Gruzja, którego 20% terytorium okupuje Rosja, otwiera szeroko granice na obywateli państwa, które de facto jest agresorem na terytorium? Ja nie wiem. Ja też nie wiem. Jedynie wiem, że Rosja okupuje 20% terytorium Gruzji. Co więcej, Rosja chce zająć cały kraj. Co więcej, Rosja chciałaby zająć region i cały czas się stara mieć swoje wpływy czy na Kaukazie, czy w Europie Wschodniej, gdzie najbardziej może. Przecież jest wojna w Ukrainie, prawda? W 2008 Rosja zaatakowała Gruzję. A to potem w 2014 Ukrainę. A to nie jest to może tak, że w Gruzini są niechętni Rosjanom, de facto są przeciwni Rosjanom, te statystyki, które przed chwilą przedstawiłaś, ale z drugiej strony otwierają tą bramę dla swojego rosyjskiego sąsiada, ponieważ czerpią z tego korzyści gospodarcze. Zauważmy na wzrost gospodarczy Gruzji, który notuje wzrosty w ostatnich latach. I czy to nie jest trochę tak, że sami Gruzini sobie zaprzeczają w tym zakresie? Ja nie mogę na to odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ ta decyzja została podejmowana przez rząd, a społeczeństwo wtedy też protestowało to i były też protesty odnośnie takiego przypływu Rosjanom. To jedno. Drugie, oczywiście, że są gospodarcze korzyści, ale też kraj, ani rząd, ani opozycja nie mają opracowanego systemu i podejścia, w jaki sposób podchodzimy na przykład do obywateli Rosji, czy wpuszczamy, ale mamy jakieś pewne warunki, oni muszą spełniać jakieś konkretne warunki. Moim zdaniem do tego trzeba ogólnie opracować też taki, Gruzini są gościnnymi ludźmi, ale trzeba opracować system i podejścia, w jaki sposób podchodzimy. No to było takie chyba zaskoczenie dla wszystkich państw w regionie, tak? I Azerbejdżan, Armenia, wszystkie te kraje, Kazachstan wpuszczały Rosjan. We wszystkich tych państwach powstały firmy, często pewnie wydmuszki do pośredniego handlu towarami. Teraz Stany Zjednoczone nakładają sankcje na firmy, które w jakiś sposób dostarczają pośrednimi kanałami do Rosji towary i to one obejmą między innymi Kazachstan, Gruzję, niektóre firmy, Armenię, Azerbejdżan i to możliwe, że się ta dynamika tutaj zmieni, ale na pewno jeżeli są wielkie pieniądze napływające. Widzieliśmy to także w Armenii, gdzie ogromna ilość firm, które nie bardzo wiadomo rosyjskich, które co robią, ale przynoszą dość dużo pieniędzy, no i budżet się stabilizuje. Także nigdy nie jest czarno-białe, a zwłaszcza w krajach, które nie mają
pełnej stabilizacji ekonomicznej, zawsze to będzie widziane pewnie pozytywnie. Chciałabym jeszcze coś dodać do tego. Najgorsze w tym wszystkim, najbardziej bolesne było, był też kolejny kontekst tego, kiedy Gruzja zaczęła przyjąć ludzi z Rosji. To było dosłownie kilka dni później od rozpoczęcia wojny w Ukrainie. I to jeszcze pogarsza cały obraz. Się, że uciekają ci, którzy nie chcą służyć w armii, prawda? Prawda. I sądziliśmy... Ale potem założyli bardzo, bardzo dużo działalności. Tak, i sądziliśmy początkowo, że to będzie taki eksodus buntu przeciwko Putinowi. Potem z tego buntu niewiele wynikło tak naprawdę. Dokładnie. Tamali, jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za wszystko, co nam powiedziałaś, piosenkę, którą puściłaś. Zaraz będzie jeszcze jeden utwór i my wracamy po przerwie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Piosenka pisana dla pieniędzy i właśnie o pieniądzach będziemy rozmawiać w drugiej części naszej dzisiejszej audycji. A z nami gość Aleksander Pawlak, ekonomista, finansista, firma Tavex. Dzień dobry. Przyczynkiem do naszej rozmowy jest książka Przyszłość pieniądza, którą wydaliśmy w Warsaw Enterprise Institute. Bardzo zachęcamy do lektury tej pozycji, która przechodzi przez ewolucję pieniądza od kruszców aż po współczesny pieniądz cyfrowy. Pisze także o przyszłości. SWR Prasat pisze o przyszłości, o tym, co może nas czekać, jeśli chodzi o płatności, o to, jak będziemy płacić w naszym życiu. I o tym też będziemy rozmawiać w audycji i w tej rozmowie. A patrząc na ceny złota, na ten historycznie najstarszy kruszec, który był podstawą wymiany, złoto notuje rekordowe ceny. Jakie są tego powody? No, powodów jest cała masa. Pierwszy, taki najbardziej naturalny i pewnie też dla większości słuchaczy najbardziej intuicyjny, to szeroko rozumiana geopolityka, czyli trwający konflikt między Rosją a Ukrainą, trwająca rosyjska agresja. Mamy cały czas bardzo trudną sytuację na Bliskim Wschodzie. Do tego kolejny element, taki bardziej makroekonomiczny, czyli efekty masowego dodruku pieniądza z czasów pandemii. Cały czas borykamy się ze skutkami tego luzowania ilościowego, może na poziomie inflacji to zaczyna być mniej widoczne, natomiast skutki tego docierają do nas cały czas. No i mamy też rekordowy popyt ze strony banków centralnych. Ma to bardzo duże przełożenie na cały rynek kruszców. Narodowy Bank Polski dokonał także dokupu złota w minionych tygodniach. Tak, Narodowy Bank Polski już od 2-3 lat plasuje się w czołówce nabywców. W zasadzie tylko Ludowy Bank Chin, no ale tutaj mówimy o trochę większej gospodarce, nabywa do swoich rezerw tego złota więcej. To jest większa podaż, ale pewnie też buduje pewne poczucie niepewności, no bo każdy się zastanawia, jeżeli banki centralne kupują tyle złota, to coś wiedzą, czego ja nie wiem. No, można powiedzieć, że jeśli ktoś ma być najlepiej poinformowany o współczesnej ekonomii, no to właśnie bankierzy centralni. Żyjemy w świecie, gdzie ten pieniądz kreowany przez bankierów centralnych jest absolutnie najistotniejszy i z wypiekami na twarzy oglądamy konferencje prasowe po każdych decyzjach dotyczących stóp procentowych, więc tak, można powiedzieć, że jeśli banki centralne kierują się w stronę złota, to pewnie coś wiedzą na ten temat. Złoto jest nośnikiem trudnych czasów, czyli ich cena tego kruszca zawsze rośnie w momencie, kiedy pojawia się na rynku niepewność. Widzimy jakieś inne prawidłowości, które kształtują kurs tego surowca? Myślę, że takim najsilniejszym czynnikiem oddziałującym na ceny złota są realne stopy procentowe, czyli de facto różnica między nominalnymi stopami procentowymi a inflacją, więc w momencie, kiedy to środowisko ujemnych realnych stóp procentowych to było coś, co do tej pory najbardziej wspierało notowania kruszcu. Natomiast tak, no zawirowania oczywiście tutaj również, to czym złoto się wyróżnia na tle innych aktywów, no to jest to przede wszystkim to, że no nie może zbankrutować. Ta uncja złota będzie zawsze tylko i aż uncją złota. Jest to bardzo cenne w okresie każdego rodzaju zawirowania. Ale mówiliśmy także tu przed programem, no, srebro także jest tutaj podatne na wzwyżki, także idzie w górę. Diamenty, platyna.
No, powiem szczerze, z kamieniami szlachetnymi mam ten problem, że one są bardzo trudne do wyceny. Kolejną bardzo istotną wartością, czy to złota, czy srebra, czy platyny, jest to, że 100 gramów złota to jest warte 100 razy więcej niż 1 gram złota. I to jest bardzo proste. Na koniec dnia nie jest aż tak istotne, w jakiej formie jest to złoto. O ile tam jest tyle gramów czystego złota, no to jest tyle warte. W przypadku kamieni szlachetnych mamy to bardzo duże zróżnicowanie, w zależności od szlifów, w zależności od pochodzenia, kształtu. No to jest niezwykle skomplikowana materia, która sprawia, że jest to bardzo niepłynne. Łatwiej oszukać i łatwiej, trudniej o dobrą wycenę. Tak? Dokładnie tak. Wyceny w momencie chęci od sprzedaży kamieni szlachetnych zwykle są rozczarowujące. W świecie i wśród osób, które są klasycznymi liberałami albo libertarianami wręcz, często w minionych latach można było obserwować, że oni właśnie wierzyli w złoto, wierzyli w konserwatywne nośniki wartości, ale w minionych latach, w ostatnich latach, ogromną popularność zyskują kryptowaluty. Co jest tak kuszącego w kryptowalutach, których kurs jest bardzo zmienny i do końca ja, będąc ekonomistą, nie wiem, od czego ten kurs jest zależny. Co czyni kryptowaluty tak popularne? Właśnie te wahania w mojej ocenie. Właśnie chodzi o emocje w takim razie? Jest w tym ten element. No, zwróćmy uwagę na to, zwłaszcza, teraz może to już jest mniej widoczne, ale zwłaszcza w czasie pandemii popularność aplikacji Robinhood, która pozwalała tam inwestować klikając w kolorowe ikonki na telefonie, szybkie, duże zmiany, duże wahania. No jest to, no naprawdę to są te same bodźce w naszym mózgu się rodzą, co w kasynie. Więc to jest ważny element. Na pewno te wzrosty, tak? Ta perspektywa wielkich zysków od zawsze przyciągała ludzi. Czy mówiliśmy tu o cebulkach tulipanów, czy mówimy teraz o kryptowalutach. No, mój sceptycyzm jest, myślę, już coraz szerzej znany, więc nie będę się z nim krył. Natomiast podstawową kwestią jest to, że nawet jeśli spojrzymy sobie na nazwę kryptowaluty, czyli intencją twórców było to, żeby ten mechanizm płatniczy, żeby to spełniało cechy pieniądza. A do dzisiaj tak naprawdę nie mamy adopcji kryptowalut jako, no może oprócz stablecoinów, które de facto są tym dolarem czy euro, które naśladują, nie mamy rozwiązań płatniczych opartych na tych kryptowalutach, powszechnych rozwiązań płatniczych. Ale jedno, co wydaje się, że kryptowaluty spowodowały, to przyspieszenie decyzji państwa o wprowadzeniu cyfrowego krypto, prawdziwego pieniądza, czy to cyfrowego dolara, czy cyfrowe euro. Już mamy bardziej rozwinięte gospodarki, które to robią jak w Szwecji. Czyli to jednak wymusiło na rządach także przyspieszenie zmiany swojej dość tradycyjnej polityki pieniądza opartego na zaufaniu do rządu. Tak, znaczy nawet jeśli przyjmiemy, że te prace pójdą dalej, to dalej będzie pieniądz oparty na zaufaniu do rządu, tylko będzie miał inną formę. Natomiast tak, zdecydowanie tutaj ta presja rynkowa, można powiedzieć, ta presja innowacji z zewnątrz faktycznie oddziałuje jakoś na banki centralne, natomiast widać tutaj bardzo duże zróżnicowanie w podejściu, tak? Czyli mamy strefę euro, która dosyć mocno forsuje te rozwiązania, z drugiej strony mamy coraz bardziej powściągliwych Amerykanów, i Chiny, które swój totalitaryzm dopinają wręcz tym systemem. Tak? No właśnie, czy jest się czego bać? Wokół cyfrowych walut banków centralnych urosło wiele mitów. To jest ten pieniądz z terminem ważności, znaczony pieniądz, który mamy przeznaczyć na konkretne usługi bądź produkty. Czy to jest przyszłość? Czy rząd będzie nam dawał pieniądze z terminem ważności na ich wydanie? Znaczy, żeby dawać pieniądze z terminem ważności, nie ma potrzeby tworzenia CBDC tak naprawdę. No bo jeśli spojrzymy sobie nawet na świadczenia społeczne, no to jednak jest ta presja społeczna, żeby, nie wiem, przykładowo to 800+ było przekazywane w formie pieniędzy. I to jest fantastyczne, że jest przekazywane w tej formie. Ale przecież nie ma żadnego problemu, żeby przekazywać je w formie jakiegoś talonu, który jest ważny 3 miesiące i który można wydać tylko na produkty dziecięce. Tak? Amerykańskie food stamps. De facto. Przykładem. Więc jeśli państwo chce, to może to zrobić już w tej chwili. Nie potrzeba
potrzebuje do tego CBDC. Natomiast oczywiście te obawy są bardzo duże, że tak będzie. I większa dużo kontrola przepływu, prawda? Na zdecydowanie. I dużo łatwiej byłoby wdrożyć coś takiego w momencie, kiedy nie będzie już alternatywy. No bo teraz spójrzmy sobie, wezmę inny przykład, który myślę, że to dobrze pokaże. Weźmy sobie, znowu wrócimy do pandemii i koncepcję ujemnych nominalnych stóp procentowych. Coś, czego podręczniki od makroekonomii nie znały, prawdopodobnie do dzisiaj nie znają. Natomiast ta koncepcja, że płacimy odsetki bankowi za to, że trzyma nasze pieniądze, no była dla wszystkich w Polsce jeszcze nie aż tak odczuwalna, ale nawet w Niemczech to było powszechne. No i dlaczego to nie poszło na szerszą skalę? No bo w każdej chwili mogę pójść do bankomatu, wypłacić gotówkę, która jest na 0%. Więc o ile i pewnie dlatego to nie poszło dalej. I wracając do CBDC, mogą istnieć bardzo duże i uzasadnione obawy, że w momencie, kiedy mielibyśmy już tylko CBDC, bez gotówki, to byłby cały system oparty na tym, no to tak, ta pokusa sterowania pieniędzmi, choćby terminem ważności, będzie bardzo duża. Oczywiście rządy tutaj się zarzekają na taką krytykę, że będzie to sposób kontrolowania naszych wydatków. I te pomysły niektórych lewicowych organizacji, żeby to jeszcze dodatkowo obciążać te pieniądze jakimiś karami czy opłatami, na przykład za emisję dwutlenku węgla. Ktoś, kto za dużo lata samolotem, to jego ten pieniądz by kosztował więcej, tak? Albo nie. No tutaj rządy się zarzekają i Europejski Bank Centralny, że to będzie jakby dwutorowe, że nie będzie miał kontroli nad tym, gdzie i na co wydajemy. Ale to samo mówią karty kredytowe, ale jak chcą, to wiedzą. To samo mówi system STIR, który pokazuje przepływy i faktury pomiędzy przedsiębiorcami, jednolity plik kontrolny. De facto rząd polski, rząd wie o każdej transakcji, którą legalnie przedsiębiorca chce. No, tak, bo musi trochę pracy wykonać. Ale... Tak, ale wszystko, każda faktura jest w rejestrach. A propos właśnie gotówki i Unii Europejskiej. W ostatnich miesiącach mieliśmy pracę w Brukseli, które de facto znowu ograniczają możliwość płatności gotówkowych. O co chodzi i co tym razem Bruksela nam zakazała, jeśli chodzi o płatności gotówkowe? No, mieliśmy kolejną nowelizację dyrektywy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tak zwanej dyrektywy AML-owej od Anti-Money Laundering. No i teraz, nie wchodząc w jakieś tam techniczne szczegóły, bo co do zasady przeciwdziałanie praniu pieniędzy jest bardzo ważne i tego rodzaju regulacje co do zasady są potrzebne. Nie będziemy teraz o ich kształcie dyskutować. Natomiast to, co dotyka każdego obywatela najwcześniej za 3 lata, czy znaczy w perspektywie 3 lat to ma wejść w życie w krajach członkowskich, no to mówimy tutaj o 2 limitach. Pierwszy w wysokości 10 tysięcy euro, powyżej którego nie wolno będzie rozliczyć się gotówką. Będzie totalny zakaz rozliczenia gotówką transakcji o równowartości powyżej 10 tysięcy euro. Rozliczenia, ale de facto w szarej strefie dalej będę mógł zapłacić. Tak, czyli teraz jeśli ktoś ci wystawił fakturę na 100 tysięcy złotych i zapłaciłeś nią gotówką, no to była faktura, były zapłacone podatki. Mogły być pytania, natomiast to jest legalna transakcja, wszystko jest super. Teraz to będzie nielegalna transakcja, więc jeśli chciałbyś zrealizować taką transakcję, to musisz przejść do szarej strefy, nie możesz jej zrobić legalnie. No i teraz co ważne, od 3000 euro będzie obowiązek identyfikacji i rejestracji i zgłaszania klientów realizujących taką transakcję. Więc jeśli drogi słuchaczu, droga słuchaczko, pójdziesz do sklepu, nie wiem, do elektromarketu, kupisz laptopa i smartfona i zapłacisz gotówką, no to trzeba będzie się wyspowiadać. Albo kim kupisz jedną monetę złota. Zachęcam, natomiast tak. Czyli jeszcze raz, to jest kwota 3000 euro. Bez jakiejkolwiek waloryzacji, więc... Czyli kupuję coś za 15 tysięcy złotych, jakiś ogromny telewizor wielocalowy i będę musiał pokazać dowód osobisty w sklepie? Tak, i będziesz musiał podpisać dokument, że ty to ty i że to ty kupujesz za gotówkę tego dnia, a jak będziesz kupował na przykład trzeci raz coś w tym sklepie w ciągu roku, to cię zapytają, a skąd pan ma na to pieniążki i dlaczego. No i teraz sklep naprawdę nie będzie chciał tych informacji, więc z perspektywy sklepu to jest tylko koszt. To jest kompletnie zbędny koszt, bo to nie są żadne dane marketingowe, które oni mogą sobie jakoś w mistyczny sposób wykorzystać. To jest stricte przerzucanie pewnego rodzaju wręcz policyjnych obowiązków na sklepy, na przedsiębiorców. No więc co się może wydarzyć, co jest najbardziej przerażającym scenariuszem? No to tego rodzaju sklepy na przykład zaprzestaną akceptacji gotówki powyżej tego poziomu. Czyli gotówką będzie można zapłacić tylko do tej identyfikacji, żeby nie musieć się tym zajmować. No to spowoduje
zmniejszenie ilości gotówki w obiegu, no i dalej taką spiralę ograniczania dostępu do gotówki, co jest bardzo niepokojące, co widzimy chociażby w Szwecji, gdzie przeszliśmy pełen cykl, czyli najpierw walczyliśmy z gotówką, i obudziliśmy się, że teraz trzeba wspierać tę gotówkę i Bank Centralny Szwecji buduje, czy już zbudował, nie mam aktualnych informacji, sortownie gotówki, no takie centrum obsługi gotówki. Bank Centralny, czyli państwo, musiało to zrobić, gdzie w Polsce mamy w tej chwili prywatne instytucje, które sobie z tym doskonale radzą, więc nie musimy ich w tym wyręczać. Jest to taki narracja, która się wokół tego pojawia, to jest, że idziemy w stronę nowoczesności i że to są niepotrzebne koszty w postaci gotówki, że mamy w tej chwili elektroniczny przepływ i to jest dla wszystkich lepsze i bezpieczniejsze. Byłem w Japonii niedawno i rzeczywiście Japończycy też mają wszystkie technologiczne ułatwienia, mogą płacić zegarkiem, telefonem, okiem, co tam jeszcze sobie wymyślą, ale mają gotówkę. Jedno z drugim bardzo dobrze współżyje. Warto podkreślić, że w Japonii ta gotówka jest bardzo silna i bardzo mocno zautomatyzowana, bo to też jest tak, że jeśli mówimy o kosztach obsługi gotówki, może idąc po kolei. Według ostatnich raportów Narodowego Banku Polskiego na temat kosztów obsługi gotówki, no to nie jest krążące w mediach jakieś tam 2% PKB, gdzieś widziałem, że 3% PKB, to było dla mnie imponujące, że na gotówkę wydajemy więcej niż na armię, jakby w ogóle nie byłem w stanie tego przetworzyć. Natomiast są raporty Narodowego Banku Polskiego, bardzo precyzyjne, które uwzględniają absolutnie wszystkie koszty z gotówką związane i to jest tam około 0,7% PKB. W przypadku obsługi transakcji kartowych plasuje się na to bardzo podobnym poziomie. Warto jednak podkreślić, że koszty transakcji gotówkowych są ponoszone w Polsce. To jest koszt na przykład wynajęcia powierzchni pod bankomat. To jest na przykład koszt pensji konwojenta, który ten bankomat zasili. To jest koszt druku pieniądza realizowany przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych. To jest wybicia monety. Jedno, dwu, pięciogroszowe monety są już w zasadzie bezwartościowe. Po fali inflacji, której doświadczyliśmy w ostatnich latach, moim zdaniem jedno i dwugroszówki już dawno powinny być wycofane. To jest pieniądz, którego już chyba nie każdy... Wydaje mi się, że już nie każdy się schyla, widząc dwa grosze na ulicy, ponieważ to jest pieniądz bezwartościowy. No i dlaczego teraz Narodowy Bank Polski nie wycofuje tych monet? Czy to jest przyznanie się wtedy, że mieliśmy do czynienia z inflacją, czy chodzi tu o politykę, czy są inne przyczyny, dlaczego ciągle trzymamy te ciężkie, zbędne, bezwartościowe de facto pieniądze w naszych portfelach. I kieszeniach. To jest szeroki, dość szeroki temat, wydaje mi się. Natomiast tak, to jest faktycznie jeden z elementów tego, że w zakresie obsługi gotówki również są realizowane różnego rodzaju innowacje, które mają na celu zmniejszenie kosztów tej obsługi. Jeszcze kończąc poprzedni wątek, tylko w przypadku transakcji bezgotówkowych większość tych kosztów jednak idzie do budżetów międzynarodowych korporacji, które z reguły w Polsce nawet podatków za bardzo nie płacą, bo centrale mają gdzie indziej, ale to już wątek na inną rozmowę. Natomiast jeśli mówimy o jedno, dwu, czy nawet pięciogroszówkach, to myślę, że kolejność powinna być taka, że zanim zaczniemy mówić o wycofaniu, powinno się pojawić prawo, które już na przykład w wielu krajach unijnych istnieje, czyli pozostawienie możliwości sklepom zaokrąglania rachunków. Czyli nie robimy ustawowego zaokrąglania rachunków, na przykład do pełnych 5 czy 10 groszy, tylko w pierwszym kroku pozostawiamy sklepom taką możliwość. I to pozwoli naturalnie na ograniczenie tego, bo każdy sklep, chcąc ograniczyć koszty, prawdopodobnie skorzysta z tego prawa i zaokrągli rachunek. Podkreślmy rachunek, nie cenę. Czyli jeśli kupimy sobie 100 produktów po 99 groszy, to zapłacimy normalnie za normalną cenę. Nie będziemy zakrąglać każdego produktu. Więc i wtedy spowodowałoby to zmniejszenie zapotrzebowania, te jedno, dwugroszówki, one zaczęłyby stopniowo same zanikać. A i docelowo tak, no powinny być wycofane. No umówmy się, że przez ostatnie 25 lat siła pieniądza każdego pieniądza fiducjarnego znacząco spadła i to nie jest kwestia tylko polskiego złotego. I w Danii na przykład najmniejsza moneta to jest 25 yre, czyli tam 25 odpowiedników ich groszy, duńska korona około 50-60 groszy. Ale może nie tylko wycofamy jedno i dwóch groszówki, ale także polskiego złotego. Mówiąc o przyszłości pieniądza, nie sposób nie poruszyć euro. Przyjmować czy nie przyjmować? No ja jestem bardzo sceptyczny do przyjęcia euro. Jest ktoś w studiu, kto popiera?
Znaczy, nie, to nie jest... Euro ma swoje poważne mankamenty od założenia, prawda? I od tego, od początku. Ale przede wszystkim to jest też pytanie miejsca, gdzie Polska jest w relacji do średniej europejskiej i zamożności. Czyli jak te ciężary będą przerzucane i te koszty na Polskę? Mamy kilka takich przykładów. Kiedy byś, Tomek, przyjął euro w Polsce? No, ja myślę, że gdybyśmy mieli 110% średniej europejskiej. Dlaczego? Dlaczego wtedy, ale dlaczego nie teraz? Wtedy poziom i wynagrodzeń, i poziom dobrobytu w Polsce byłby o tyle wyższy i o tyle większy od średniej europejskiej, że nie wiązałoby się to z przerzucaniem kosztów tej zmiany na Polskę. Jednym słowem, nie drenowałoby polskich zasobów. Ale drenowałoby polską politykę pieniężną, którą byśmy de facto utracili, nawet przy 100% wartości średniej PKB w naszym kraju. Tak. Tak, i elastyczność. Ale my bylibyśmy na tyle bogaci, znaczy, że gospodarka tak szybko by się rozwijała, żebyśmy byli w stanie to pewnie już utrzymać. No, czy problem jest taki, że własna waluta pozwoliła nam relatywnie suchą stopą przejść przez ostatnie dwa kryzysy, kiedy to osłabienie złotego doprowadziło do wzrostu konkurencyjności polskiego eksportu, który urósł i pozwolił utrzymać tempo wzrostu. Dzieje się też teraz, prawda? Kiedy jest w Niemczech kryzys, także... Należy też podkreślić to bezpieczeństwo, jakie daje zadłużenie państwa we własnej walucie, a nie obcej. To jest jednak bardzo istotne w kontekście chociażby zagrożeń ze wschodniej granicy, gdzie w tej chwili za zadłużenie w polskiej walucie jedyne, co nam grozi, to jakieś procedury nadmiernego deficytu ze strony Komisji Europejskiej. Natomiast nie mają one aż tak dalekosiężnych makroekonomicznych skutków, jakie mogłyby mieć w zadłużeniu w walucie, której po prostu nie emitujemy. To jest bardzo ważne i państwa bankrutują, kiedy są zadłużone w nie swojej walucie. To tak podsumowując. To jaka przyszłość pieniądza? Czy nie będziemy mieli gotówki, płacić będziemy tylko kartami, a pieniądz będzie miał termin ważności? Czy taki czarny scenariusz może się sprawdzić? W kierunku idziemy to, co się dzieje w Brukseli. W Brukseli wokół placu Schumana we wszystkich instytucjach unijnych nie można już używać gotówki. Wszędzie tylko karty kredytowe. Także to jest pewnie kierunek, jaki nam ojcowie w Brukseli wyznaczają. No dlatego płaćmy gotówką, bo każdy sklep z przyjemnością przyjmie dowolną ilość waszej gotówki. I dopóki będą klienci, którzy chętnie tą gotówką płacą, tak długo gotówka w obiegu z nami zostanie. A to był Głos Wolny, audycja Radia Wnet i Warsaw Enterprise Institute. A naszym dzisiejszym gościem w drugiej części tej audycji był Aleksander Pawlak, finansista, ekonomista firma Tavex. A my bardzo państwu na dzisiaj dziękujemy. Dziękuję. Słyszymy się za miesiąc. Tomasz Wróblewski. Dziękuję serdecznie. I Piotr Palutkiewicz. Do usłyszenia.